Cześć. Jeśli lubicie wyzwania i podróże, kochacie chodzić po górach lub nigdy nie byliście, a szukacie zachęty, żeby w nie przyjechać, zapraszam do relacji z mojego przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Króla wszystkich polskich szlaków. Cel? 6 pasm górskich, 22 tysiące przewyższeń, 500 km. W 10 dni. Czy się uda? Zobaczymy. Ja jestem Marcin, zapraszam na relację i mam nadzieję, że będziecie się bawili tak świetnie jak ja. I zobaczymy, czy to faktycznie tylko 500 km. To pomału zaczynamy. Szlaku Beskidzkiego, 500 km, start z Ustronia, naciśnięte. Główny szlak Beskidzki, dzień pierwszy. 2 lata czekałem. 2 lata czekałem na ten moment, żeby dotknąć czerwonej kropki, czyli oznaczenia początku lub końca szlaku Beskidzkiego i na niego wyruszyć. 2 lata temu zaczęło się od nieśmiałych myśli, żeby może kiedyś to przejść. Później rok, jak zacząłem intensywne treningi, to wiedziałem, że to jest moje przeznaczenie. A od pół roku główny szlak Beskidzki, czyli GSB, zaczynało stawać się moją obsesją. Podkręciłem treningi, wszystko zaplanowałem i jestem. Mam do pokonania ponad 500 km, 22 tysiące przewyższeń, około 80 szczytów górskich, 6 pasm górskich. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki. Sorry, Gorce jeszcze wcześniej. Potem jest Beskid Sądecki, Beskid Niski i moje ukochane Bieszczady. 10 dni. Taki jest cel. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale chciałbym się zmieścić w 10 dniach, żeby nie zawieźć Andrzeja. Także chowam sprzęt. O, przeszedłem już 4 km. Także za chwilę będzie z górki. Chowam sprzęt i się biorę do pracy. Cześć. Jestem na równicy. Za mną ta, wydawałoby się, niepozorna górka to jest wielka Czantoria. Jeszcze nigdy w życiu żadna górka mnie tak nie upokorzyła jak ona. Parę lat temu biegaliśmy z towarzyszami moimi biegowymi piekło Czantorii. Bieg, na którym nie ma ani kawałka odcinka prostego. Jest tylko góra, dół, góra, dół. Jak zbiegasz w dół, nie jesteś w stanie zbiegać, bo cię puszczają na przykład stokami narciarskimi, gdzie jest tak stromo, że nie jesteś w stanie zbiegać, musisz iść bokiem. Ja wtedy biegłem na 2 pętlach, 48 km i wyszło 4,5 tysiąca przewyższeń. Nogi odpadały, a na Czantorię wchodziliśmy w czasie tego dystansu 3 razy. I przyznam wam, że ten ostatni raz bardzo ciężko. Dlatego dzisiaj zrobię to z uśmiechem na ustach, gdyż będę pod wielką Czantorię podchodził tylko raz. No to do zobaczenia na szczycie. A co to może być za rzeczka malutka? No to jest Wisła. Takie maleństwo.
magiczne wejście na Wielką Czantorię. Cudownie. Na odkryciu zaczyna lekko słońce prażyć. A tu jest przyjemny chłodek. I te ptaki. Słuchajcie się. A to jest między innymi jedno z podejść na Czantorię. Zostało mi 200 metrów do szczytu. Mam piękne szczęście do pogody. Jest cudownie. No i 3 godziny 12 minut od startu jestem na Wielkiej Czantorii. Pięknie, pięknie. Piękna panorama. A między innymi tutaj Baranią Górę. Tą na wprost. Obok Górę Kubalonka. Poniżej. I gdzie będę? Hej. Tak oto prezentuje się Beskid Śląski. Cudownie. I oto dobiega dzień pierwszy głównego szlaku beskidzkiego. Przechodzę przez kładkę nad rzeką Sola. Oczywiście rzeka jest bardzo piękna, jak wszystko na GSB. Za 500 metrów mam swój lokal, gdzie będę spał. Potem do Biedrony, prowiant na jutro, piwo bezalkoholowe, cola i do spania. Cudownie. Główny szlak beskidzki, dzień drugi. Wychodzę z Węgierskiej Górki, rozpoczynam miejsce, w którym wczoraj skończyłem. Wczoraj generalnie wyszło 56 km, 2,5 tysiąca przewyższeń. Czyli to nieźle, bo to 2,5 tysiąca przewyższeń w metrach, to już jest taki solidny trening. Wczoraj była świetna pogoda. Dzisiaj proszę, nie było ani jednej chmurki, więc będzie, powinno być tak samo. Dzisiaj nocuję w schronisku PTTK Markowe Szczawiny. 50 km mam do przejścia. A jeżeli chodzi o kwestię przewyższeń, mniej, około 2000. Ej, zobaczymy. A taka jeszcze jedna rzecz. Na wyjazd kupiłem sobie nowy nóż. Takiego miteka wojskowym. I wczoraj wieczorem gamą kroiłem bóg i się przejechałem po dłoni. Bo jakoś to krwawienie zatamowałem. Ale jak pierwszy zobaczyłem, jak się ciachnąłem, mówię, ja pierniczę szwy. Ale na razie krew nie leci. Niestety jest to dłoń, w której trzymam kijek. Ale powinno być ok. O właśnie. My tu gadu, a ja zszedłem z trasy. Trzeba skręcić. A jeszcze jedna ciekawa rzecz. Co polecam na GSB. Traka wgranego w zegarek. Ja mam zegarek Garmina 6X. Znalazłem traka w internecie, wgrałem. Wczoraj dwa razy się zamyśliłem i poszedłem. I ładnie mnie zawrócił. Ale przede wszystkim też pokazuje bardzo ładnie mapę. Także generalnie polecam. Ciężko się z trakiem zgubić. W dole za mną Węgierska Górka z pięknymi górkami. Ja już zdążam dalej. Tak, parę słów na temat jeszcze wczorajszego wieczoru. Dochodząc do noclegu jakieś 5 km, zaczęły mnie dosyć mocno palić stopy.
w sumie mówię, a jeszcze pójdę, ale zatrzymałem się jednak, zmieniłem skarpety, lekko nasmarowałem kremem i ja je wczoraj w ostatniej chwili uratowałem od odparzenia. Na wszelki wypadek w Biedronie kupiłem sudokrem na noc, smarowałem całe stopy na bialutko, założyłem takie luźne skarpety, które mam do chodzenia po schronisku czy właśnie gdzieś jestem na jakimś pokoju. I dzisiaj rano jak się obudziłem, stopy były jak nowe, także na pewno dzisiaj wcześniej zmienię skarpety, myślę gdzieś około 20 km, bo dzisiaj dzień zanosi się dosyć ciepły, więc można też ta potliwość będzie większa. Lecę dalej, hej. Mi te widoki się nigdy nie nudzą. Proszę bardzo. I ani jednej chmurki. To w takim razie z tą pogodą jeszcze tylko 8 takich słonecznych dni i już będzie super. A taki ciekawy patent na ochłodzenie stóp na zimnych kamieniach. Ja muszę zmienić skarpetę, wysuszyć stópki, posmarować. I dalej, hej ku górom. Opuszczam schronisko Rysianka i lecę na halę Miziową. Za mną schronisko na hali Miziowej, które opuszczam. I sobie teraz będziemy schodzić do przełęczy Glinne. I następny cel to jest schronisko Markowe Szczawiny. Mam jakieś 20 kilka kilometrów i mam nadzieję, że znajdzie się tam dla mnie łóżko, a nie, że będę musiał na glebie spać. A to się za 6-7 godzin przekonałem. Hej. Tak idę i mówię, nagram jakiś przekaz tego drugiego dnia GSB. To co zauważyłem, że takie maszerowanie bardzo mocno różni się od biegów ultra. Dlatego, że jak biegamy ultramaratony, szczególnie po górach, to nawet jeżeli masz 20 km do mety, coś ci zaczyna dziać stopami, się nie martwisz, po prostu ciśniesz do przodu. Dlatego, że drugiego dnia co robisz? Odpoczywasz, regenerujesz się. Natomiast tutaj trzeba bardzo dbać o stopy. Bo już dzisiaj dwa razy zdejmowałem skarpety, smarowałem stopy tym kremem Second Skin. On taką powłokę robi przy stopach, że woda nie dostaje się i nie robią się tak zwane rodzynki na palcach, ale też sporo nie oszczędzam na sudokremie. Też pięty generalnie też smaruję całe stopy. Także idąc taki długi dystans, trzeba pamiętać, że jutro też jest dzień. I też za chwilę się zatrzymam. Zostało mi około 14 km. Jestem na 35. A to już jest 91. Przebył 56. 91 km marszu od wczoraj. I fajnie, i tak nogi i wszystko inne jest ok. Tak te stopy, na nie zwracam większą uwagę. W schronisku będzie jakieś 7 godzin na regenerację. Może to wystarczy, ale lepiej zadbać tak, żeby po prostu było mniej roboty wieczorem z smarowaniem, masowaniem i tak dalej. Myślę, że jeszcze jakieś 3 godziny i dotrę do schroniska Markowe Szczawiny. Hej, Jaworzyna, coraz bliżej. 11 godzina wchodzenia, ale te 250 metrów podejścia do takiego dosyć ostrego, to Jaworzyna, lekko mnie zmęczyło.
letym dalej. Długo oczekiwany widok, schronisko pod ba. Pod czymkolwiek już nie mam. Pod Babią Górą, przepraszam. Ładne. Dzień dobry. Główny Szlak Beskidzki, dzień trzeci. Wyszedłem parę minut temu ze schroniska Markowe Szczawiny i kieruję się na Babią Górę. Mam do podejścia jakieś 500 metrów. Przewyższenie oczywiście. Wczoraj do schroniska dotarłem z kolegą, poznałem kolegę Radka z Poznania. Dotarliśmy po 20, chyba 20.05. W schronisku już wszystko było pozamykane, ale udało się gdzieś panie dowołać. Zrobiły po herbacie. Kupiłem wodę, kolę. Zresztą kola była bardzo pyszna. Już kosztowała 12 zł. Dzisiaj kierunek Rabka, 48 km. Jeżeli chodzi o kwestię zdrowia, wszystko jest ok. Wczoraj o dziwo mi się zrobił pęcherzyk na pięcie, ale nigdy tam. Nigdy w takim miejscu nie miałem pęcherza, to ciekawe. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem. Dzisiaj kierunek Rabka, w nogach mam już około 110 km i ciśniemy do Wołosa tego. Hej! Mam Babia Góra. Pogoda jest cudowna. Założyłem bluzę, bo trochę przywiewa, więc za chwilę będę ją zdejmował. Natomiast tak zacząłem się zastanawiać, jaki jest sens nagrywania takich filmików. Ja to widzę chyba dla pamiątki dla siebie. Bo na przykład, żeby kogoś zachęcić, żeby tutaj wejść. Widok jest cudowny, ale wierzcie mi, ten widok nie oddaje nawet 10% tego, jak jesteś tu na górze. A jestem mega szczęśliwy. Cudowna. Technicznie dosyć trudna górka. Ale bardzo szybko te wysokości uciekają. O, to teraz jeszcze, żeby nie było. Panie i panowie, do tyłu. I można powiedzieć, jestem królem świata. I najlepsze to jest to, że takich zajawek na tym gigancie będzie jeszcze kilka. Cześć. Jedna myśl mnie naszła. Ja to nawet sprawdziłem. Rokrocznie na Mount Everest wchodzi więcej ludzi niż przechodzi Główny Szlak Beskidzki. To pokazuje trudność tej trasy. Jak zauważyliście, widzicie gdzieś jakąś kolejkę, która za mną stoi, żeby tu wleść? A no nie. Widzicie szerpów, którzy niosą mi plecak? No nie! Jestem sam i mogę liczyć tylko i wyłącznie na siebie. I to jest urok, piękno tego marszu. Zobaczymy, co tu się dzieje. Co to jest? Za lodowiec. No. No to ciekawe. Przyznam, że się nie spodziewałem. Prawda, wiadomo, że nad morskim okiem śnieg leży, ale tam jest jednak trochę wyżej. Parę słów na temat tego, co mam w plecaku. Mówię tutaj o jedzeniu. Dzisiaj rano wrąbałem bułkę, którą zrobiłem sobie jeszcze
węgierskiej górce. Że miała jeden dzień, ale była przepyszna. Bo w schronisku wszystko było zamknięte, wychodziłem 6:30. Oczywiście bukłak. Tutaj widać wężyk. Oczywiście bardzo wygodna sprawa, dlatego że nie trzeba co chwilę nic wyjmować z plecaka. W bukłaku woda z solą, delikatnie, żeby uzupełniać to, co wypukujemy. Poza tym butelce z boku, gdzieś tu, albo tu. A tak czy inaczej, z której strony. Mam butelkę wody z elektrolitami. Takie klasyczne elektrolity, jak się kupuje, jak ma się, jest się w jakiejś chorobie, żeby uzupełnić mikroelementy. Zawsze jakaś czekolada. Mam z przodu mam taką saszetkę. O, jest bardzo świetny patent, dlatego że jeżeli cokolwiek potrzebujesz, krem do opalania, sudokrem, nie musisz zdejmować plecaka. Wszystko masz tutaj. O, ja mam jeszcze w ogóle taki jeden bajer. To jest patent mojej żony. Uwaga, pokazuję. To jest ładnie się nazywa mleko zagęszczone, słodzone. 125 gram. Prawie 500 kalorii. Poza tym, że mam mega dużo kalorii, jest przepyszne. Także to oczywiście Nurofenik 400, ale to gdyby co się działo, myślę, że ten Nurofenik się przyda na następne dni. Oczywiście plastry, paska elastyczna. Na stopy używam takiego kremu Second Skin, niesamowite, ale chyba o nim już wspominałem. Dobrze, to tak z pamiętnika podróżnika. Ja chyba już wiem, jak nazwę tą moją wyprawę. Jak mówiłem, to będzie Marcin na gigancie. No tak to wygląda. No po prostu bomba. Hej. O, niech głowa trochę odpocznie. Zszedłem z Babiej Góry. O, i powiem, że zejście z Babiej Góry jest ostrym zejściem. Generalnie jest to 720 metrów zejścia po kamlotach. Czworogłowe trochę pieką mięśnie. Zszedłem na dół. Na dole przy kasie pani z panem mówi: dzień dobry. Ja mówię: dzień dobry. Czy jak wchodzi się pan na trasę, kupował pan bilet? A ja, że nie. A ja jej mówię, że nie muszę. Pani się pyta: a dlaczego? A wie, bo mam kartę dużej rodziny. To proszę pokazać. Pokazałem kartę, pokazałem dowodzik. Pani wydrukowała bilet i mówi: życzę miłego dnia. Także duży plus. Jak się ma kartę dużej rodziny, wszystkie szlaki górskie w Polsce są szlakami bezpłatnymi. I oczywiście zwróć uwagę, jak zmienił się klimat. Przed chwilą był typowo skalisty. A teraz mamy piękny las, delikatne podejście. No i jesteśmy 700 metrów niżej. Natomiast to jest piękno w górach właśnie, że one nie są takie same. Po godzinie możesz mieć coś innego niż widziałeś godzinę wcześniej. To jest piękno. Nie ma tej monotonii. Lecę dalej, hej. A, jeszcze jedna rzecz. Pytam się, czy można coś kupić do picia, czy do jedzenia. A tam pan w busiku coś powinien mieć. To poczekam i zakupiłem, słuchajcie, schłodzoną Pepsi w puszeczce i butelkę wody mineralnej, zimnej. Za jedno i co drugie zapłaciłem 10 zł, czyli taniocha. Idę dalej, hej. Czuję się trochę jak na zawodach. Ciekawe, co tu będzie biegane. Trasa bardzo ładnie oznaczona, ale schodziłem teraz z takiej górki i powiem wam, że na pewno nie będzie łatwo. Także jak będziecie kiedyś w górach, będziecie widzieli takie szarfy, taśmy, to znaczy, że będzie się działo.
Jestem w drodze na halę Krupową do schroniska, tam coś zjem. I tak idę, takie piękne okoliczności przyrody, nagle tak podchodzę i taki delikatny szok. Część samolotu, pamięci ofiar katastrofy samolotu AN-24 w 36. rocznicę, a wypadek miał miejsce 2 kwietnia 1969 roku. Sytuacja. Idziemy dalej, bo jedzenie mi się skończyło. Teraz dosyć mocno przyspieszyłem parę kilometrów. Tak sobie przeanalizowałem. Znowu wieczorem dojdę około 20. Ja chciałem wreszcie około 18, żeby mieć czas na odpoczynek. Lecę dalej. GSB to nie tylko dzika przyroda, ale czasami też trzeba przejść przez jakąś ulicę. Tak patrzę, słabo ten szlak widać. Poza tym mam 3 km do Rabki Zdroju i tam będę mógł się zrelaksować i odpocząć. A tu mamy trochę hałasu. Wiadomo, co to już jest. Zakopianka. Ja nigdy Zakopianki nie widziałem od spodu, także sobie podbiegniemy troszeczkę i proszę bardzo, ile stali i betonu, żebyśmy roku na rok niby szybciej mieli dojeżdżać do Zakopanego. Kawał betonu, a my wracamy na nasze GSB. Daleko? Jeszcze? Zrobicie mi miejsce. Nie bójcie się, ja sobie idę tylko dalej. Dzięki za zrobienie miejsca. No, wiem. O, jasne, że tak. Jasne, że tak. Główny szlak beskidzki GSB, dzień czwarty. Wczoraj skończyło się na 52 km, ale wczorajsze popołudnie było dosyć ciężkie, dlatego że słońce tak dawało, że jak szedłem do Jordanowa, to szedłem między takimi wysokimi drzewami,
przy tak zwanej szosie i nie było ani grama cienia. Wszedłem do Jordanowa, zobaczyłem kawiarnię, zamówiłem lody, usiadłem, przyczekałem 40 minut. Cień pojawił się trochę na chodnikach przy lesie i wymaszerowałem. Ja jeszcze potem w Rabce. Podobała mi się akcja w pizzerii. Mówię, a zjem sobie pizzę. To już była godzina 20:20. Mówię, szybka pizza i do spania. A pani mówi, że tak, tak, tylko trzeba 40 minut czekać. To skończyło się na pierogach ze szpinakiem. Ogarnąłem się wieczorem. Mam w nogach, no dzisiaj zaczyna się robić poważnie już, bo dzisiaj przekroczę, jak wszystko dobrze pójdzie, 200 km. Wczoraj zrobiłem 3 km z dnia dzisiejszego, więc dzisiaj powinno być około 45. Zdążam do Czarnego Potoku i sądzę, że uda mi się tam dojść chociażby koło 18, żeby mieć naprawdę te 10 godzin na regenerację. Dobra, to na razie. No jeszcze przecież co dzisiaj. Teraz właśnie wybieram się na turbacz, który tak ładnie z tyłu się nam mieni. Widzę, że 4 dni samotności w górach już sprawiają, że mi zaczyna brakować słów. Ale to w sumie dobrze, chyba o to chodziło. Ogólnie też, jak tutaj przyjechałem, przestał działać mi w telefonie internet. Chyba opatrzność. Nie wiem totalnie, co się dzieje na świecie i dobrze mi z tym. Na razie, hej. Wejście na Lubań. No, dosyć mocne. Natomiast rozumiem, że te kamienie są dla wzmocnienia. Ale chyba ktoś tutaj nie lubi turystów, to przecież pod tym to nie idzie przejść. No, my przemy dalej, czyli ja prę dalej, ale nieprzemyślane, masakra. I zostało mi 2 km do Krościenka nad Dunajcem. Przepiękna panorama. Dzień dobry. GSB dzień 5. Opuszczam Krościenko nad Dunajcem. Co zresztą widać. 5:07. Idę gdzie? W góry. Ale tak sobie idę przez to Krościenko i tak się zastanawiam, kurde, kto to jest na Europie? Wszyscy śpią, a ja idę. Chyba następnym razem bym musiał inaczej urlop zaplanować, żeby trochę może pospać dłużej. Albo nie. Może też gdzieś pojadę. Nie wiem. Na górę historia taka, że odkąd tu przyjechałem, 5. dzień jestem bez kawy. Nie czułem w ogóle potrzeby, aby wyknąć cudownego napoju. No miejmy nadzieję, że jeszcze jak dobrze pójdzie, to wypiję ją za kolejne 5 dni. Dobra. Ja teraz podchodzę pod górkę, mam 500 metrów podejścia. Odezwę się na szczycie, hej.
Schronisko PTTK na Przechybie. Ciekawe, czy odpalili kuchnię już. Bo od rana na bananie i na wodzie. Wlazłem 1000 pod górę. I 13 km zrobiłem, ale wydaje mi się, że tu kurczę chyba jeszcze wszyscy śpią. Idę zobaczyć, czy kuchnia jest otwarta. Wiem, jakąś zupę cebulowa, chrzanowa albo czosnkowa. Och, jakby to weszło. No dobrze. Na 50 albo będzie, albo nie będzie. No i wyszedłem głodny. Kuchnia od 9. Byłem za 7. Pukałem w szybkę, panie z tyłu rozmawiały, ale miały generalnie w nosie. Oj, bardzo nieładnie. No ale zjem gdzieś indziej. W miejscowości Rytro na przykład. A jeszcze mam bananka, czekoladę. Same delicje. Hej! Czasami czuję się, jakbym był sam na tym szlaku. Dzisiaj przez 5 godzin marszu spotkałem dwie osoby przy schronisku. A tak? Spokój, panie. Nic się nie dzieje. Koguty, kurki, piesek. Ze mną jesteście bezpieczne. Mówię oczywiście do kur i do kogutów. Bo nie je mięsa, więc... Jajeczko? Jajeczko z chęcią. I to nawet nie jedno. A teraz wychodzimy i widzimy początki miejscowości Rytel. Cisza, spokój. Byłem na Radziejowej przed chwilą, a pan sobie odpoczywa. Cudownie. Może to pani? Chyba pani. To wyłączę, bo nie wiem, czy da mi zgodę na RODO. Po wymianie uprzejmości z panią ruszyłem dalej. Tam już gdzieniegdzie widać domy z miejscowości Rytło. Tam zejdę, zaopatrzę się najchętniej w jakieś medykamenty typu magnez w szotach, w aptece, bo już śpię w schronisku. No tam raczej takich rzeczy nie będzie. I jedziemy dalej. A żebym jechał taką górkę miał gdzieś koło domu. Ale ja bym miał formę. A niestety Poznań i dookoła to oprócz Dziewiczej Góry i Żarnowca, w którym ja trenuję, na górce, która ma wysokość 20 metrów, nie ma nic. A jakby taka była, ale by się porządziło. No nic. Jak się nie ma, to się lubi, co się ma. Także pewnie za 2 tygodnie, chciałem powiedzieć w przyszłym tygodniu będę jeszcze na trasie. Jak wrócę, to sobie też pojadę do Żarnowca i tam sobie pohacam. Lecę dalej. Zrobiłem. Wyszedłem z Rytra. Rytla, już mi się wszystko kaszani. Ale zrobiłem zakupy. Rzuciłem sobie do plecaka 1,5 litra wody, banany, czekoladę. No i się wbijam teraz do góry i powiem wam szczerze, że trafiłem na górkę,
która naprawdę próbuje mi zaimponować. Janina, ona się nazywa, ale ja to sprawdzę i ona długo zapamięta. Wejście jest i typowo takie czantoryjskie, hardkorowe. Mam już 360 przewyższenia, a żeby wleźć na górę to jest 700. Jeszcze 40 km. Idziemy dalej. Jest coś niesamowitego w tym Beskidzie Sądeckim. Idziesz najpierw takimi odsłoniętymi łąkami, a potem wchodzisz do takiego bukowego lasu, który jest przecięty ścieżką, szlakiem czerwonym. Temperatura spada od razu o kilka stopni. Robi się naprawdę rzeźko. I to bardzo pomaga. Człowiek się lekko regeneruje od tego upału. Nie no, miejsce jest po prostu niesamowite. Idziemy dalej. Zostało mi jakieś 12 kilometrów do schroniska. I pewnie się odezwę już, jak będę dochodził do niego. Hej! Na hali Łabowskiej jest taki zwyczaj, że jak idzie się główny szlak beskidzki, w zależności z której strony idziesz, bijasz albo w prawy pieniek, albo w lewy. Ja idę z zachodu na wschód, więc biorę gwóźdź, który dostałem w schronisku, robię cyk, wbijam gwoździe i lecę dalej. Dziękuję. Ale akcja. Przed chwilą na tazie spotkałem pana Leszka Piekło, autora przewodnika po GSB, który zresztą mam w plecaku. Uważam, że świetny przewodnik, dzięki niemu zaplanowałem i bardzo sobie dobrze radzę dzięki temu przewodnikowi na trasie. Panowie idą, druga rzecz, panowie idą, słuchajcie, panowie są 70+, idą w akcji Transplantacja Ratuje Życie. I przyszli już z Ustronia do Wołosatego, zawrócili i wracają z powrotem. Jak ich spotkałem, to mieli 750 km w nogach, około. Także szapoba, no szacuneczek. Ja kończę na dzisiaj, widzimy się jutro. Cześć. Zwolone zatoki. 4 godziny spędzę. Dobrze, coś tu łaził. Czy muszę dojść do miejscowości Wołowiec? Ja jeszcze bym pospał. No i przede wszystkim GSB, dzień 6. Muszę się ogarnąć. Muszę się ogarnąć, bo Beskidzki czeka. No to Marcin, carry on. Widok z Jaworzyny, Beskid niski w okazałości swej. Co jest charakterystyczne? To, że jest niski. Ale śmieszne. Ja dzisiaj wstałem, mam zawalony nos. Ach, teraz będzie lepiej. Dzień dobry. To teraz oficjalnie. Oficjalnie. GSB dzień 6. A za mną diabelski kamień, schodzę z Jaworzyny. Ten kamień podobno kiedyś przytachał tu sam diabeł, stater, żeby zamknąć źródełko, które było uzdrawiające. Ale jak legenda głosi, kur zapiał, diabeł kamień upuścił i coś tam, zrobiłem sobie zdjęcie reszty historii, przeczytam, jak wrócę. I do dzisiaj, do przed jakieś 50 km, Beskid niski. A dzisiaj rano wstałem, tym miałem wrażenie, że mam z 47 lat. No tak,
masz tyle, chłopie. No dobra, dobra, dobra. Idę. Nie ma co się mazać. Zasuwam. Miłego dnia. Cześć. Ja już przekroczyłem półmetek. Jestem w Krynicy. Przed chwilą napiłem się. Pysznej powie. Było 6.30, było otwarte, a tak się bałem, że wody nie dostanę. Kupiłem sobie dwie butle i lecę już naprawdę w Beskid Niski. Jeszcze miasteczko śpi. O wiele mi się już polepszyło po tym poranku. Rano się czułem, jak mnie w nocy coś potrąciło. Było tak zimno w schronisku. Miałem założonego brubeka z długim rękawem, dwie koszulki, śpiwo i się czosłem jeszcze, nie? A to też może kwestia już jakiegoś osłabienia organizmu. Dobra, lecę dalej. No, a tutaj już zaczyna się to słynne Łemkowskie błoto. Dwa razy biegaliśmy tutaj bieg Łemkowynę. Świetny bieg, polecam każdemu. Biegałem na 50 i na 70 km. Ale są biegi na krótsze dystanse. Także świetne imprezy w świetnym terenie. Jeżeli jest suchutko, jest cudownie, jest miodzio. A jak się zrobi troszkę błotka, no to wtedy się robi błotołyma. Także tak czy inaczej, polecam. A teraz muszę się rozglądać, bo chyba zgubiłem szlak. Hej! A to kozie żebro. Do malutkiej miejscowości, przebijamy się przez nią, skakujemy na góreczkę i potem sobie już tam będziemy szli na kozie żebro. Ona ma około 840 metrów. To nie jest wysoka góreczka. Hej! Kozie żebro. Wreszcie mi zaimponowało. Myślałem, że będę takim płaskim podchodził, ale tu będzie lepiej, bo będzie troszeczkę stromo. No i za chwilę na szczycie. No i pięknie. Hej. No, kozie żebro naprawdę jest mega. Mega ostrym podejściem. O, szacunek dla tej górki. Nie wyobrażam sobie, jak tu się wchodzi, jak pada. Masakra. A to jest 38 km dzisiaj. Jeszcze myślę, że z 15 do noclegu pan mi obiecał pierogi. Że to trzeba nie zasłużyć. Może wezmę dwie porcje. Żeby sobie zjadł jakieś takie tam z oscypkiem, to raczej już nie, ale ze szpinakiem, a drugie z truskawkami i mega dużo cukru. Ale czad. Dobra, bujam się jeszcze, odezwę się ze szczytu. Hej. Mam i ja. Kozie żebro zdobyte. Szósty dzień. Tu jest ponad chyba 310 km i 13 tysięcy mamy. I idziemy dalej.
dzisiaj Beskidzki pokazał pazurki. Naprawdę. Takie górki, te kozie żebro, rotunda, czy teraz wchodzę na popowe wierchy. 600-700 metrów przewyższenia. Ale na przykład przewyższenia, nie wiem, źle powiedziałem, 600-700 metrów wysokości bezwzględnej. Podejście 200 metrów, ale 20%. Ludzie, ale dostałem kość. Jestem teraz, mówię, na 48 km i mnie już naprawdę zaczynają boleć nogi. Idę na jedzenie. Już okazało się, że nie będzie pierogów, bo są tylko z mięsem. Więc może wytarguję jakąś jajecznicę. A my się widzimy pewnie jutro. Cześć. GSB, dzień 7. Opuszczam wspaniałe miejsce w miejscowości Wołowiec. Nazywa się Łukasi. Pierwszy raz się wyspałem. Szczerze, pierwszy raz się wyspałem. Wygodne łóżko, cieplutka kołderka. A jeszcze właścicielka wieczorem zrobiła zupę. I potem jeszcze pierogi własnoręczne. Są. Także ja teraz dążam dalej. Maszerować po Beskidzie Niskim. Dzisiaj troszeczkę trudno, wczoraj mi szczeliły dwa odciski. Zabezpieczyłem, oblepiłem plastrami. No i teraz kieruję się na Magórkę. Dzisiaj ma być stosunkowo płasko. Ale jak będzie, no to jak zwykle zobaczymy wieczorem. Miłego dnia. Cześć. No, ja się trochę już rozkręciłem. I nogi, i mózg. Więc nocowałem w chatce Kasi. I nie pękły mi odciski, tylko pękły mi pęcherze. Ale ja w sumie już siódmy dzień nie piję kawy. Jestem siódmy dzień na detoksie internetowym. Tylko rzucam jakieś tam informacje dla osób, które są zainteresowane, że się nie martwiły, że mnie gdzieś niedźwiedzie zjedzą. Jest bosko. Po prostu. Maszeruję sobie. Miałem takie, prawa kostka nie miała pełnego ruchu, bo wczoraj pocisnąłem. Wczoraj na rotundę to był mój 40 km i tam był znak, że 50 minut się wchodzi na rotundę. Ja z tym plecakiem wlazłem tam w 30 minut. I potem popowe wierchy i tak dalej, ale było warto, bo jedzenie w tej chatce Kasi było zarąbiste. Bardzo miła właścicielka. Na razie, cześć. No, widać. Mam lekko wymieszane. Podchodzę pod Łysą Górę. Stopni jest dużo. Żebym poprosił jakiś delikatny wiaterek. Niby są chmury, ale to słońce nie zachodzi. Chyba to słońce ją mija. Za chwilę się zaczynają jakieś drzewa i cień. Może uda mi się schować na chwilę. Hej. Spałem w takim kultowym chacie Józefa. Wczoraj spałem bardzo późno, 21:30. Wczoraj zagrałem wabank. To są moje bambetle. Bałagan niezły, ale tu nie było prądu i nie ma prądu, więc musiałem w jakiejś przyczółce szybko gadnąć, żeby spać. Spałem 5 godzin.
wczoraj zagrałem wabank. Zamiast spać w Chyrowej, pociągnąłem kilkanaście kilometrów tutaj do Lubatowej. I do mety mi zostały 143 km. To jest widok na Beskid Niski. Dzisiaj będziemy szarpać na Komańcza. I tutaj wystarczy wyjść. Tutaj jest mój tojtoik. I wystarczy wyjść w prawo. Jesteśmy na szlaku i ciśniemy dalej. Opuszczam chatkę Józefa. Udaję się w kierunku Iwonicza Zdrój i chciałbym oficjalnie ogłosić, że dzień 8 GSB uważam za rozpoczęty. Jest za 10.06, czyli się nawet wcześniej ogarnąłem przy tym wczorajszym przemiałce wczorajszej. Tracę elokwencję na tym wyjeździe wypowiadania się. A ciężkie chmury takie zaczynają wisieć. One są w miejscu i nie wiem, czy w którą stronę zmierzają. Więc może mi się uda przed nimi uciec. Tam, gdzie idę, jest jasno. Hej. Mały jubileusz. Mam już ponad 400 km przebyte. Jestem Beskidzie Niskim cały czas pomiędzy górą Skipce a Tokarnią. Później z Tokarni chciałbym zejść do chatki Przybyszowej, żeby uzupełnić zapasy, gdyż zostało mi chyba tylko 5 kawałków czekolady. Jeden szot magnezowy, no ale mam jeszcze 9 km, więc na tym powinienem jakoś dojechać. Patrzcie, mam na głowie specjalnie założyłem chustę z łemkowyny, dlatego że idę teraz miejscem, w którym biegaliśmy. To jest traska, między innymi jedna z tras biegowych. Naprawdę serdecznie polecam ten bieg. Jest miły, przyjemny. Można zobaczyć coś nowego, jeżeli nikt nie był nigdy na łemkowskiej ziemi, a przy okazji troszeczkę się zmęczyć i może troszeczkę zarazić się łażeniem po górach. Wbijam się dalej, idę jeść. Do usłyszenia. No, żeby nie było, musiało popadać. Spotkałem takich dwóch jegomości i rozmawiamy. Mówię, kurczę, fajna pogoda, aby nie padało. Minęło 5 minut. Jak się rozpadało, to się rozpadało. Ale mam jeszcze 13-14 km do Komańczy i na pewno tam dzisiaj dojdę, bo cel jest zbyt blisko. Hej. Dzień dobry, Polsko! Kurczę. GSB. O, włączyłem telefon, już bym szedł ze szlaku. O! Niebezpieczne spotkanie ze zwierzętami. A słyszałem, że jak spotka się wczoraj, rozmawiałem z tubylcami, że jak spotka się niedźwiedzia, to go czuć, bo śmierdzi żulem. Także mam nadzieję, że żadnego żula nie spotkam. No i tak czy inaczej dzień 9 GSB rozpocząłem w mokrych butach, które mi nie wyschły od wczoraj. Skarpety mi nie wyschły, więc idę w takich skarpetach zastępczych, które miałem mieć tylko do łażenia po ewentualnie schronisku i tak dalej. Muszę dojść do przystanku Smerek. Jak zwykle 5 dych. No ale już 1,5 km przeszedłem. Deszcz nie wali tak mocno tutaj na dole. Zobaczymy, jak wejdę tam troszeczkę wyżej.
Nic. Biorę się do roboty. Na GPS mi pokazuje, że 93,4 km zostało mi do dotknięcia kropki. Niby blisko, a jednak w cholerę daleko. Lecę, nie marnuję czasu. Cześć. Każdy ma swoje GSB. On powolutku, tak jak ja, brnie do celu. Natomiast trzeba pamiętać, że cel jest na końcu. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest droga dążenia do tego celu. Ta droga wyrabia charakter, wytrwałość, mocną psychikę. A wynikiem tego jest to, że człowiek zaczyna bardzo mocno w siebie wierzyć. Zasuwaj, ślimaku. Ty w swoją stronę, a ja w swoją. Ale śliczności. Tylko w Bieszczadach takie rzeczy. Ale one są piękne. Ciekawe, co wy dwie tak blisko siebie tu. Jestem w tej chwili nad jeziorkami duszatyńskimi w rezerwacie przyrody. Jedną rzecz chciałbym poruszyć, istotną. Główny Szlak Beskidzki oficjalnie to jest 499,98 m. Nie wiem, komu te 2 metry robiły różnicę, ale tak czy inaczej. To jest totalna nieprawda. Główny Szlak Beskidzki ma minimum 530 km. Dokładnie dam znać po ukończeniu. Natomiast nawet track, który mam wgrany, zegarek, ma bardzo często pokoszone zakręty, czyli trasa idzie przez las, no my oczywiście musimy to obejść. Stąd też, jeżeli ktoś by chciał pokonać ten szlak w 10 dni, to musi, nie może sobie zrobić tak, że jednego dnia zrobić 45. To będzie nie do nadrobienia. 52 a 57 kilometrów średnio dziennie. Dam znać oczywiście na końcu, ile mi wyszło. Natomiast jeżeli ktoś założy sobie 500, 10 dni, nie da rady. Trzeba sobie założyć 530 minimum. Ja idę dalej zrobić te 530. 31 km, schodzę do Cisnej. Ale tam się będę musiał zatrzymać, żeby wymienić skarpety. Niestety na wszystkie 4 pary skarpet mam mokre, ale to, co zmieniałem ostatnie, owinąłem je w ręcznik, także może troszeczkę wchłonęło się w ręcznik. Koniecznie trzeba wysuszyć stopy, żeby dzisiaj tych stóp nie zniszczyć przed jutrzejszym dniem. No dobra, będę działał. Niedługo się odezwę, hej. Za kilka godzin tymi ścieżkami przyleci kupa biegaczy, bo rozpoczyna się festiwal biegu rzeźnika. W Cisnej już miasteczko było gotowe. Kupa biegaczy. I powiem wam, dzisiaj jest ten 9 dzień, daję sobie wycisk. I jak oni będą startować na tym najdłuższym dystansie w nocy, to ja jeszcze wtedy będę spał. I w ogóle im nie zazdroszczę. Oni mają swoje bieganie, ja tym razem wybrałem marsz. Ale coraz gorzej. Coraz gorzej. Siła jest. Można byłoby tak maszerować. Ale te mokre skarpety. Już nie mam jak wymienić. Jeszcze 7 km.
zdejmę i zobaczę, w jakim stanie będą stopy. Hej. A ja jeszcze idę. Jeszcze 2 km. Zejście z Ferreszczatej dało mi tak w kość, takim kanionem schodziłem. Luźne kamienie, mokro. Plus jest taki, że będę pół godziny zszedłem szybciej niż było na tablicy na górze, mimo tej pogody. Ale dzisiaj zostałem po kościach, solidnie. Mam nadzieję, że będę mógł zasnąć, a nie, że znowu będę się kręcił lewo na prawo. No dobra, ja kończę na dzisiaj. Odezwę się jutro. Jutro prawdopodobnie ostatni dzień tego cuda. Na razie, hej. Żeby to był Last Dance z GSB. Jestem przy stołku Cisna. 10:05. I nie pada. Zostawiam za sobą przystanek Smerek. I oficjalnie dzisiaj rozpoczynam 10. dzień GSB. I chciałbym, żeby to był ostatni. 49-50 km. Przestało padać, choć o godzinie 6 zapowiadają burzę. Czyli za jakąś godzinę. Ale i tak trzeba dojść do celu. Dzisiaj do Wołosate. Dzisiaj pójdę przez dwie najbardziej znane połoniny, czyli połoninę betlińską i połoninę caryńską. A na połoninie caryńskiej zaśpiewam swoją jedną z ulubionych piosenek. Także idę już strasznie blisko. 470 km za mną, 50 przede mną, ale wczoraj dostałem na tej Ferreszczatej, na tym zejściu w kość. Takim wąwozem schodziłem, lało, te kamienie luźne. Jak już dochodziłem do przystanku Smerek, to aż mnie kostka zaczęła boleć. Ale delikatna opuchlizna, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ciśniemy do kropeczki. A tak wygląda Smerek o 5:15. Do dzieła. Cześć. Połonina Wetlińska. Miały być poranne burze z piorunami, a tu taka nagroda. I pomyślę, że tu nie maszerował te półtora dnia w deszczu, to by mnie tutaj nie było. Bym gdzieś został w schronisku czy na innym noclegowni. A tutaj przychodzisz, jest teraz poranny chmurek, wychodzi słoneczko. Ja nadal tutaj jestem sam. Czy może być piękniejszy widok? Połonina Caryńska. Za nią jest kropeczka. Ojejku, tak blisko jesteśmy. Miałem śpiewać
na Caryńskiej, a mnie tak burza przyczepała. Właśnie jest widoczek po burzy. W samym środku, kurde, odkrytego terenu. Ale na szczęście sobie poszło. O kurczę. Już w pewnym momencie... Ach, szkoda gadać. Potem się odezwę. I Tarnica. O, lekko poprawimy. O. Moja przygoda powoli zbliża się do końca. Mam 45 minut do miejscowości Połosate, gdzie jest druga kropka. Byłoby trzeba to jakoś podsumować. Króciutko. Ja bardzo się cieszę, że udało mi się przejść główny szlak beskidzki w planie, który sobie założyłem, czyli 10 dni. Ile kilometrów dziennie średnie, ile wysokości, to później policzę i też jakoś dam znać. Natomiast się wyciszyłem strasznie od codziennych spraw. Tak powiedziałem, ja przez 10 dni nie wiem, co się wydarzyło na świecie. To życzę każdemu. Przez 10 dni nie czytałem żadnych wiadomości. Żadnych. Interesowało mnie tylko, żeby iść, zjeść i mieć się wyspać. Na drugi dzień jeść, iść i tak dalej, i tak dalej. I ta droga była niesamowita. Dużo nagrywałem, dużo robiłem zdjęć, bo droga była szybka. Żeby jak najmniej zapomnieć o z tej trasy, nie? Natomiast jedno co powiem, to strasznie tęsknię za rodziną. Tak się z nimi zetknąłem, że gdybym mógł dodać kropkę i się teleportować do domu, to bym to zrobił natychmiast. No niestety nie ma takiej możliwości, że będę się tłukł 20 godzin różnymi środkami lokomocji do domu. Także z mojej strony to wszystko. Jeszcze może jak będzie jasno, nagram dotknięcie kropki w Wołosatę. Dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i serdecznie zapraszam na marzenie po górach. Trzymajcie się, cześć. Wiem, że czarno i ponuro, ale doszliśmy do miejsca przeznaczenia. Teraz tylko, żeby się nie wywalić. I proszę bardzo. Tego nie widać, kurczę. Tak czy inaczej, zacząłem 30 maja o 6:06, a zakończę dotykając kropkę 8 czerwca o godzinie. Już mówię. 21:22.